Witajcie. Tak jak zostało zapowiedziane przez chwilę, opowiadam wam o tym, co dzisiaj przygotowałem, a dzisiaj przygotowałem dla was coś, co powoli wkrada się już nie tylko do biur wielkich korporacji, ale powoli także pojawia się w domach takich osób jak ja czy ty. Chodzi o drukarki 3D. Chciałbym wam pokazać na początek sam kilka takich drukarek, jak mniej więcej one mogą wyglądać. Ogólnie ich historia sięga, powiedzmy, lat 80., ale tak naprawdę dopiero w ostatnich 10 latach one się rozwinęły na tyle, że ich cena zaczęła być już w zasięgu większej ilości osób, a także ich funkcjonalność oraz ich dokładność wzrosły na tyle, że stały się naprawdę przydatne. Tutaj widzicie kilka takich modeli wybranych, które jak widać nie są najmniejsze w porównaniu z takimi domowymi drukarkami do papieru. Jest to no, coś dużo, dużo większego, ale powoli te rozmiary są zmniejszane i tak naprawdę ich wielkość jest uzależniona od tego, że wewnątrz nich produkuje się te różnego rodzaju przedmioty, o czym zaraz powiem dokładniej. I jeżeli byśmy je zmniejszali, to wtedy zmniejsza się też zakres tych przedmiotów, jakie możemy uzyskać. Teraz chciałbym wam powiedzieć troszeczkę o tym, z czego można drukować. Zapewne każdy z was usłyszał już o takich drukarkach 3D, które produkują rzeczy z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, na przykład z polimerów lub tak zwanego ABS. Tutaj macie przykład na przykład takiej konstrukcji, ale tego rodzaju materiałów, które można wykorzystywać do drukowania w trzech wymiarach, jest już znacznie więcej. Przede wszystkim tworzywa sztuczne, czyli poliamidy, nylon, ABS. To są takie najbardziej popularne na chwilę obecną. Można nimi z nich robić różnego rodzaju małe modele, prototypy różnego rodzaju urządzeń, a także jakieś części dekoracyjne do domu. Dalej mamy także na przykład możliwość produkowania z gumy, czyli rzeczy, które są bardziej takie giętkie niż materiał typu tworzywo sztuczne, ale także, tutaj o tym zaraz opowiem, metale takie jak oczywiście stal nierdzewna, co jest, myślę, jasne, a także, co ciekawe, złoto, srebro. Tutaj, jeżeli widzicie, to jest właśnie metalowy pierścień, który służy jako dekoracja i został wykonany techniką właśnie druku 3D. Różnego rodzaju inne można takie zrobić, ozdoby, ale także i większe przedmioty, a także złoto, srebro i, co ciekawe, tutaj macie właśnie gumowy jakiś przedmiot. Co ciekawe, można zrobić także tytanowe. Ta kulka, którą widzicie na ekranie, jest zrobiona z tytanu, czyli materiał, który jest bardzo, bardzo twardy i odporny na zniszczenia. I tego typu, powiedzmy, kulka, jeżeli miałaby rozmiary, powiedzmy objętość około 2 cm sześciennych, na obecną chwilę według cennika jednej z firm kosztuje około 144 euro, ale przy robieniu większej ilości tego typu przedmiotów oczywiście cena spada drastycznie i ogólnie można drukować w tytanie lub też z tytanu maksymalnie w rozmiarach 27 na 25 na 43 cm. Czyli już całkiem spore te przedmioty oraz z dokładnością plus minus 50 mikrometrów, czyli naprawdę dla oka często jest to już rzecz niezauważalna. Jak to działa? Po pierwsze, cienka warstwa proszku tytanowego jest rozrzucana po takiej drukarce. Następnie specjalny laser spieka w odpowiednich miejscach te cząsteczki tego proszku tytanowego, o czym będę mówił później, i nakładana jest kolejna warstwa proszku i tak dalej, i tak dalej. Jak w wielu rodzajach tego typu druku, tutaj macie złotą taką ozdobę, jak w wielu rodzajach takiego druku są potrzebne podpory podczas drukowania tego projektu,
ale jest to oczywiście tylko mały mankament, ponieważ potem się te podpory specjalne narzędzie odcina. Tutaj mam dla Was takie pytanie. Oczywiście nie usłyszę odpowiedzi, ale spróbujcie odpowiedzieć, z czego jest zrobiony ten przedmiot lub też ten przedmiot. To może być dla Was zaskoczeniem, ale te przedmioty są zrobione z drewna. Jest drukowane w drewnie, dokładniej z tak zwanego pyłu drzewnego. Nie są to wióry, tak jak możemy zobaczyć w jakichś tam zakładach stolarskich, ale jest to taki bardzo mocno rozdrobniony pył drewniany i kiedyś, niedawno na Prima Aprilis, jedna z firm ogłosiła, że drukują w drewnie, już właśnie maszyny 3D drukują w drewnie jako żart, a niedużo później kolejna firma pokazała, że to wcale nie musi być żart, że takie rzeczy można rzeczywiście robić, także nawet w drewnie. I co może zaciekawić tych, którzy lubią rozkosze podniebienia, można oczywiście drukować z czekolady, z cukru i innych produktów żywieniowych, a w przyszłości także naukowcy pracują nad tym, żeby stworzyć takie drukarki, które będą cząsteczka po cząsteczce drukować całe posiłki, co już w ogóle na obecną chwilę przekracza wyobrażenia wielu osób, ale jest to już powoli osiągalne. Choć to też nie jest jeszcze najbardziej zadziwiająca rzecz, jeżeli chodzi o tego typu technologie. Także tutaj macie drewniane rzeczy. Tutaj chciałem Wam pokazać taki rower. Został on praktycznie w całości wydrukowany na maszynie do druku 3D. I został stworzony z nylonu. Z metodą, która pozwala na właśnie spiekanie laserowe, które pozwala na stworzenie takiego kawałka, który nie ma żadnych przerw w sobie, nie ma żadnych bąbelków powietrza, żadnych. Jego gęstość jest 100%, przez co jest on bardzo wytrzymały, a przy okazji około 60% lżejszy od na przykład stalowego czy aluminiowego odpowiednika. No jedyne rzeczy, których tutaj nie drukowano, no to prawdopodobnie są te opony. Natomiast jak wiemy, z gumy także też można drukować, więc nie widzę problemu, żeby w przyszłości cały taki rower można było sobie na przykład ściągnąć z internetu, tak jak dzisiaj pobieramy różnego rodzaju pliki, wrzucić na domową drukarkę 3D i za kilka godzin wyjść na dwór, póki jeszcze jest ładna pogoda, żeby pojeździć sobie na takim rowerze. Tam wcześniej, tutaj macie przykład takiego drukowania 3D, o którym już wcześniej mówiłem, także teraz tylko w skrócie napomknę. Jest to najprecyzyjniejsza drukarka 3D na świecie, która drukuje, jak tam macie skalę, ta kreska na dole to jest 100 mikrometrów. Czyli tego typu ta wyścigówka jest jeszcze, te koła na przykład, czy elementy jakieś tam spoilera są jeszcze mniejsze. I to zostało wdrukowane praktycznie atom po atomie dzięki specjalnej kalibracji dwóch laserów, które na styku swoich promieni po prostu ustawiają poszczególne te atomy warstwa po warstwie. Także jeżeli ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości co do dokładności tego typu druku, myślę, że to zdjęcie go przekonuje, że jest to dosyć dokładne. Ogólnie mówi się o tym, że warstwa tego typu druku, bo ponieważ drukuje się warstwa po warstwie, wynosi około 100 mikrometrów, chociaż oczywiście są takie drukarki, które drukują z dokładnością do 16 mikrometrów, to jest dokładnie 0,016 mm, tak dla porównania. Tutaj kolejna możliwość zastosowania, prawda, już w takim bardzo praktyczny sposób, czyli części, główna część gitary jest wydrukowana zgodnie z życzeniami klienta, jest unikatowa i każdy może mieć wtedy taką samą. Po dużo niższym koszcie i w dużo krótszym czasie, niż gdyby to zlecić na przykład jakiemuś rzemieślnikowi lub też prosić jakąś firmę o zrobienie czegoś takiego, ponieważ firmom dużym opłaca się oczywiście robić tylko w masowej produkcji, a takie pojedyncze sztuki się zupełnie nie opłaca. Także to pozwala na tworzenie rzeczy, które są unikatowe, tanie i szybko wykonywalne. Tutaj macie
przykład drukowania w betonie lub też w różnego rodzaju innych takich budulcach, na przykład też można w gipsie budować. Jest taka technologia, nazywa się, czy firma nazywa się Contourcrafting, o której opowiem Wam kiedy indziej, ponieważ jest to zupełnie niesamowity temat i chciałbym tego poruszyć osobno, ale tutaj tylko napomnę. Są to technologie, które wykorzystują drukowanie 3D do budowania architektonicznych struktur, takich jak domy, różnego rodzaju pomniki, innego rodzaju budynki. I zachęcając Was tylko teraz tak troszeczkę do obejrzenia tych przyszłych odcinków, powiem, że nie ma żadnych przeszkód, żeby w przyszłości domy budować nie w lata, czy nie w miesiące, ale nawet w godziny czy dni, powiedzmy. Zakładając, że jeszcze trzeba będzie jakieś tam dodatkowe ręczne roboty wokół tego wykonywać. Tutaj macie przykład już takiego bardziej, powiedzmy, artystycznego, ale też można powiedzieć medycznego wykorzystania tego typu technologii. Jeżeli byłoby to zastosowanie medyczne, pozwala ono na przykład lekarzom dużo lepiej zobaczyć, w jaki sposób ułożony jest płód lub jakiś na przykład organ wewnętrzny w ciele osoby, z którą pracują. Co jest nieporównywalnie lepszym źródłem informacji niż na przykład obecne technologie typu USG. Tutaj jest kawałek, możecie zobaczyć, samolotu, który został wydrukowany też praktycznie w całości w Anglii. I co jest ciekawe, dla tych, którzy się z Was może interesują modelarstwem, to to nie jest tani sport, ale też on jest powiązany z dużą ilością ograniczeń, ponieważ modele, które można kupić w sklepie, mają ograniczony wachlarz modeli czy rodzajów. Próba stworzenia takiego modelu samemu w domu chałupniczymi metodami jest po pierwsze bardzo kosztowna, a po drugie jest powiązana z ryzykiem tego, że się nam nie uda, po prostu te kształty aerodynamiczne mogą nie zostać odpowiednio dobrane i samolot taki nie będzie latał. Natomiast tutaj ten samolot został w całości wykonany od rozpoczęcia planowania w komputerze modelu 3D do jego wydrukowania w tydzień. 2 dni trwało tworzenie modelu na bazie znanych samolotów takich pełnowymiarowych typu Spitfire, czyli angielski myśliwiec z czasów II wojny światowej, no i także innych. I 5 dni trwało jego drukowanie. I on też posiada oczywiście ruchome części. Wszystko to zostało wydrukowane w taki sposób, że można to łatwo złożyć. Większość z nich była drukowana nawet już złożona, także te części ruchome są. Niektóre z nich są nawet już tak jakby wbudowane od samego początku w ten kadłub czy główną część. I już po tych 7 dniach konstruktorzy wyszli na dwór, żeby sprawdzić, jak będzie latał. Załadowali w niego całą elektronikę, silnik elektryczny i leciał pięknie. A co ciekawe, został wyposażony w autopilota, czyli software, który pozwala mu latać niezależnie. Czyli tak naprawdę w ciągu 5 dni od podstaw stworzyli coś, co obecnie nazywa się dronami. Może słyszeliśmy o tym w ramach, w kwestii właśnie metod osiągania bezpieczeństwa czy inwigilacji podczas Euro, że mają latać różnego rodzaju obsługiwane automatycznie czy samopilotujące się drony. Tego typu maszyna może być już stworzona nawet w domu w ciągu tygodnia. Teraz chciałbym Wam powiedzieć o innym troszeczkę aspekcie tego typu technologii, która nazywa się RepRap. I jest to, tutaj widzicie przykład takiej drukarki i jak widzicie, różni się nieco ona od tych drukarek, które widzieliście wcześniej. To już nie jest wielkie pudło, ładnie opakowane i z ładnymi
ozdobami. Jest to tak bardzo chałupniczo, można powiedzieć, wyglądający model. I został on stworzony w 2005 roku przez doktora Adriana Bouyera. I idea, która przyświecała temu człowiekowi, kiedy to tworzył, była taka, żeby stworzyć drukarki 3D, które nie tylko będą w zasięgu cenowym dla takich no, przeciętnych, powiedzmy, mieszkańców tej planety, ale także, które będą mogły same siebie powielać. RepRap właśnie nazwa nawiązuje do tego, że tego typu drukarka jest w stanie powielić sama siebie poprzez drukowanie większości, czy tak naprawdę wszystkich elementów plastikowych. Te pozostałe elementy metalowe można kupić praktycznie w każdym sklepie takim z narzędziami. To są różnego rodzaju śrubki, nakrętki i tak dalej. No i jeszcze pozostaje oczywiście element ten zarządzający tym, czyli jakiś tam układ scalony, czy jakaś tam elektronika. I to można kupić na stronie na przykład tego RepRap lub też gdzieś w jakiś inny sposób zdobyć. Cała reszta jest udostępniona, wszystkie schematy, całe oprogramowanie jest udostępnione na zasadzie open source i jest dostępne w internecie za darmo. I jeżeli ktoś tylko chce, to z tego co sprawdzałem, za 2000 zł, poniżej 2000 zł na Allegro można już sobie kupić tego typu maszynę nowej generacji i zacząć się bawić w produkowanie swoich jakichś tam przedmiotów, ponieważ ona drukuje z plastiku. U góry, nie wiem czy tutaj będzie to dokładnie widoczne na którymś z nich, u góry jest taki dozownik plastikowego, tak jakby takiego zwoju, który jest dostarczany do głowicy i która topi go, układa w odpowiednim miejscu na każdej poszczególnej warstwie i po chwili ten element zastyga i mamy już jedną i drugą warstwę. W ciągu kilku godzin można praktycznie wszystko wydrukować sobie z komputera. Powstała też podobna, przepraszam, powstała też podobna inicjatywa, już bardziej komercyjna, która się nazywa MakerBot. I to było założone w, jeżeli dobrze pamiętam, w 2009 roku. Przez osoby, które uczestniczyły w tym pierwszym projekcie RepRap. Tutaj jest to już bardziej komercyjne, oni sprzedają te drukarki, można je samemu sobie złożyć albo kupić złożoną już. I co odróżnia ten model, powiedzmy, rozprzestrzeniania takiej idei od RepRap jest taki, że tutaj, powiedzmy, płaci się więcej, nie jest to tak udostępnione w pełni jak przy RepRap, ale za to otrzymujemy wsparcie serwisowe i pomoc techniczną, jeżeli będziemy chcieli rozwijać tego typu narzędzia. Tutaj chciałem Wam jeszcze pokazać kilka takich praktycznych zastosowań. Tutaj może któryś z Pań się spodoba taki rodzaj buta lub też taki rodzaj buta. To wszystko jest drukowane w technologii 3D i można już od razu nosić lub też obudować wokół swojego jakiegoś starego buta. A to, taka ciekawostka, to jest materiał, który jest produkowany z odpowiedniego rodzaju tworzywa sztucznego, który różnie będąc składanym i łączonym, może doprowadzić do tego, że będziemy produkować sobie normalnie ubrania. Na razie jest to takie tworzywo sztuczne, chociaż wiele naszych ubrań już teraz ma w sobie dużo tworzyw sztucznych, jednak pozwala na, no to jest oczywiście moda, więc tutaj trudno mówić o jakiejś funkcjonalności, ale myślę, że nie byłoby problemu stworzyć coś bardziej funkcjonalnego. A tak to wygląda w powiększeniu jeden ze sposobów łączenia, czyli troszeczkę tak jak kolczugi za dawnych czasów. A tutaj kilka jeszcze innych tych. I co ciekawe, można tego typu ubrania także zastosować w bieliźnie i tutaj mam nadzieję, że przejdzie to i zostanie wybaczone. Musiałem pokazać, że taka bielizna jest bardzo atrakcyjna i jak najbardziej myślę, można ją chcieć nosić i nie jest to nic, co uwłacza czyjejś godności czy atrakcyjności. Następnie jeszcze kilka przykładów i tutaj chciałbym Wam powiedzieć o tym, że
tutaj mówiliśmy o tym, że można sobie stworzyć jakiś mały przedmiot, coś nawet użytecznego, tak jak flet, czy rower, czy też samolot. Tutaj jest to też technologia, która znajduje zastosowanie w takich, powiedzmy, sferach związanych z historią. To, co możecie zobaczyć tutaj, to jest proces digitalizacji, czyli przetwarzania na formę cyfrową zbiorów z Smithsonian Museum, które znajduje się w Waszyngtonie. Około 137 milionów eksponatów, które znajdują się w tym muzeum, zostało zamienione na wersję cyfrową, co w pewien sposób i są drukowane później, żeby też je wystawiać w różnych innych miejscach, co pozwala na to, że gdyby cokolwiek się odpukać z nimi stało, to nie są one stracone na zawsze, będzie można je odzyskać. A także, co już jest w Hongkongu, tutaj mam takie małe jedno zdjęcie, ta technologia skanowania 3D oraz drukowania 3D jest wykorzystywana do restauracji różnego rodzaju reliktów z przeszłości. To są takie elementy ozdobne z tak zwanego zakazanego miasta z właśnie Hongkongu, gdzie normalnie tego typu restauracja, gdzie uzupełnia się pewnego rodzaju braki w tych ornamentach, tej dekoracji, jest robiona ręcznie, jest to proces bardzo długotrwały i kosztowny. Tutaj zastosowano najpierw technologię skanowania 3D, a potem dodrukowywania oczywiście wykorzystując odpowiednie materiały tych elementów, które tam kiedyś były na tych ornamentach, przez co proces restauracji tego typu dzieł czy artefaktów z przeszłości jest skrócony, jest dużo, dużo tańszy. A tutaj kolejny sposób na zastosowanie technologii 3D. Jak widzicie, to jest ludzka szczęka. Można ją wykonać jako model, prawda, do nauki, medycyny, ale także można, wykorzystując metodę drukowania w tytanie, stworzyć sztuczną szczękę, która akurat w tym wypadku to jest model szczęki, który został wyprodukowany z tytanu powlekanego bioceramicznym pokryciem z Holandii, który został wszczepiony z sukcesem 83-letniej kobiecie, która miała problemy z, no po prostu musiała otrzymać przeszczep tej dolnej części szczęki i gdyby nie tego typu technologia, w ogóle byłoby to niemożliwe. Natomiast dzięki drukarce 3D jest to pierwszy taki potwierdzony przypadek, gdzie tego typu wydrukowany projekt został wszczepiony osobie, z którą ona żyje, i był to wielki sukces i myślę, że w przyszłości tego typu rzeczy będą codziennością w naszych szpitalach. Tak to jeszcze wygląda przed nałożeniem tej bioceramicznej powłoki, ale i tutaj dochodzę powoli do najciekawszego elementu. Drukowanie elementów, powiedzmy, kostnych czy naszego szkieletu nie jest jedyne, chociaż, co jeszcze dodam, jest też technologia, która jest rozwijana obecnie, żeby tworzyć z takiego materiału, który imituje kość, takiego pyłu jakby kostnego nazywają to, drukować właśnie elementy kostne, które potem tak jakby na nich nabudowywana jest normalna tkanka kostna, przez co no, mówiąc w skrócie, możemy wydrukować po prostu element naszego szkieletu, czy jak to aktualnie ma miejsce, szkielety różnego rodzaju zwierząt, na których to jest w tym momencie badane. I z tego, co udało mi się dowiedzieć, nie jest jeszcze to technologia tak na tyle dobrze rozwinięta, żeby można ją było zastosować już na szerszą skalę. Jest to jeszcze w fazie testów, ale myślę, że kobieta, która nad tym pracuje, jest to takie małżeństwo, nie chciała podać, mówi, może za 5, za 50 lat. Tak naprawdę myślę, że
rozwój tych technologii nie stanowi tutaj problemu, raczej powiedzmy różnego rodzaju środowiska lobbujące przeciwko tego typu technologiom mogą ewentualnie ograniczyć jej wpływ. I teraz dochodzimy do najciekawszego elementu, to znaczy drukowanie organów. Tak, dobrze mnie słyszeliście, nie tylko elementy szkieletu, czyli kości można drukować już teraz, ale dzięki specjalnym technologiom 3D można drukować całe organy, takie jak serce, wątroba i inne. Tutaj to, co widzicie, to jest drukarka, która wygląda już bardziej jak taka tradycyjna drukarka, prawda, do papieru, jednak drukuje warstwa po warstwie, nakładając cząstki czy komórki danego pacjenta, z którym się pracuje, tak zwane komórki źródłowe, nazwijmy to, czyli takie, które jeszcze nie mają przypisanej konkretnej funkcji, nie należą, nie są ani komórkami skóry, ani komórkami serca czy mięśnia, tylko są takimi komórkami, które dopiero mogą się przekształcić w odpowiedniego rodzaju komórkę. Je się nanosi w odpowiedni sposób na takie rusztowanie. Zresztą kilka jest technologii, o których wam zaraz opowiem. I można wydrukować autentycznie cały organ. Tutaj w takiej prezentacji TED, co zresztą polecam bardzo, TED.com, są to niesamowite źródła informacji. Ten człowiek, dr Anthony Atala, zaprezentował wydrukowaną dosłownie na scenie podczas tego wydarzenia wątrobę. Ona nie była oczywiście w pełni funkcjonalna, nie miała z wszystkich naczyń krwionośnych i tak dalej. Jednak już sam fakt, że została wydrukowana i wyglądała jak wątroba, i gdyby ta technologia była jeszcze troszeczkę bardziej rozwinięta, to można by już ją normalnie pokazać, jak działa, a już wprawia naprawdę osłupienie. Tutaj macie pokazany właśnie element tworzenia tego typu organów. Tworzy się taki specjalny szkielet lub też takie jakby rusztowanie, wokół którego i na którym te komórki sobie rosną, rozwijają się i są trzymane w takich, tutaj do tego dojdę, są trzymane w odpowiednich warunkach, które imitują warunki panujące w ciele, czyli odpowiednia temperatura, wilgotność, stężenie tlenu i tak dalej. I dzięki temu one rozwijają się tak, jakby były normalnie w ciele pacjenta. Po czym dosłownie w kilka godzin można na przykład taką wątrobę czy jakiś inny organ wydrukować. Tamto podczas tej prezentacji TED trwało to pomiędzy 7 godzin mniej więcej. Także wyobraźcie sobie, jak szybko to działa, co zważywszy na fakt, że obecnie 90% osób, które czekają na przeszczep, czeka bardzo, bardzo długo, ponieważ liczba osób potrzebujących przeszczepu, ponieważ długość naszego życia się wydłużyła, podwoiła się, natomiast liczba dawców pozostała na tym samym poziomie, także wiele z tych osób nigdy nie ma szansy doczekać się na znalezienie odpowiedniego dawcy, a nawet jak się znajdzie, bardzo często jest problem z tym, że tego typu przeszczepy są odrzucane, różnego rodzaju sztuczne materiały, które są stosowane w pomocy przy przeszczepach, także są odrzucane, czyli trzeba stosować silną chemię, która ogranicza możliwości tak jakby immunologiczne naszego systemu, a tutaj mówimy o organach i także na przykład naczyniach krwionośnych, bo to też jest możliwe do wydrukowania czy skórze, która jest produkowana z naszych własnych komórek, także praktycznie nie ma mowy o tym, żeby została odrzucona. Tutaj możecie zobaczyć właśnie troszeczkę taka bardziej wizja już może artystyczna, chociaż oparta o te obecnie istniejące technologie. W odpowiednim naczyniu, w odpowiednich warunkach jest budowane ludzkie serce. Tutaj macie pokazany właśnie ten element drukowania już komórka po komórce. Normalnie tak jak w drukarkach takich, które mamy u siebie na biurku, jest to specjalna głowica, zakłada komórka po komórce. Tutaj akurat w tym wypadku chodzi o naczynia krwionośne. W taki mniej więcej sposób
budując po prostu jakiś organ czy jakiś element naszego ciała, który się potem zrasta, rozrasta i jest praktycznie gotowy do przeszczepu. Tutaj jest przybliżenie tej wątroby, którą ten człowiek, pan Antony Atala, wydrukował. Tutaj jest przykład takiego szkieletu, wokół którego są produkowane te organy. Ten szkielet jest skonstruowany w taki sposób, że on się najczęściej po prostu rozpuszcza i znika. I dzięki temu w żaden sposób nie zostaje tam, nie jest wprowadzany do ciała pacjenta. Na przykład zostało jedna z technik, ponieważ jest ich kilka, na wyprodukowanie wątroby, która nie została, znaczy wątroby, która na bazie wątroby, która nie została przyjęta przez pacjenta, wygląda w taki sposób. Sam tego do końca nie rozumiem, nie jestem niestety lekarzem, ani też naukowcem. Ogólnie rzecz biorąc, została, tak jakby były wymywane z niej macierzyste komórki, co zostawiało tylko taki jakby kształt, powiedzmy formę tej wątroby. Następnie zostało, bo były w nią pompowane komórki te macierzyste pacjenta, któremu miał być wykonany przeszczep, które zajmowały miejsce tych nazwijmy to wymytych, tak to było opisywane w artykule, który znalazłem, komórek. Ostatecznie przejmując tak jakby tą formę i funkcjonalność wątroby, przez co wątroba, która w pierwszej kolejności została odrzucona przez pacjenta, została podmieniona w taki sposób, że posiadała jego własne komórki i już mogła zostać przeszczepiona bez większych problemów. Tutaj macie kolejny element właśnie drukowania, w tym wypadku akurat, jak widzicie, nosa. Kolejny raz, komórka po komórce. Z komórek macierzystych pacjenta, któremu ma być to przeszczepione. Na koniec chciałem powiedzieć jeszcze o możliwościach w przyszłości rozwiązania tej technologii. Praktycznie już teraz zaczynają pierwsze testy tego robić, natomiast jeszcze to nie jest wprowadzone. Jest bardzo możliwe, że w niedalekiej przyszłości, kiedy na przykład skaleczymy się w jakiś sposób, czy będziemy mieli jakąś poważniejszą ranę, pójdziemy do lekarza, do szpitala, i zamiast nakładania nam, nie wiem, ton bandaży i faszerowania nas różnego rodzaju chemią, włożymy naszą rękę, powiedzmy, czy to miejsce, które zostało zranione, do specjalnego skanera, który najpierw, przesuwając głowicę specjalnego skanera 3D, zeskanuje tą ranę, tworząc jej taką trójwymiarową, cyfrową mapę, a potem przejedzie drugi raz już z głowicą, z tymi komórkami specjalnymi, które wypełnią tą ranę naszymi własnymi komórkami, które w ciągu dosłownie chwili praktycznie zaczną się zrastać z naszym ciałem i po takiej ranie nie będzie śladu. Myślę, że okres rekonwalescencji czy w ogóle gojenia się zostanie skrócony tak naprawdę do kilku godzin. I co jest jeszcze ciekawe w tej całej technologii, o czym może nie myślą osoby, które są jej przeciwne, jest to, że nawet jeżeli powiedzmy, że nie da się uzyskać powiedzmy przeszczepu jakiegoś, czy to skóry, czy jakiejś innej części ciała, na przykład też kostnej, od innego człowieka, od dawcy, wtedy korzysta się z materiału dostępnego na ciele pacjenta, czyli na przykład wycina się jakiś kawałek skóry czy kości z jednego miejsca, na przykład z nogi, z uda i przeszczepia na przykład na twarz czy coś. Jest to no, pewnego rodzaju też kiepska technika, która mimo, że ratuje powiedzmy ważniejszą część naszego ciała, jaką jest twarz, to jednak pozostawia nas w jakiś sposób nie w pełni sprawnymi, a tego typu technologia drukowania tych elementów kostnych, czy organów, czy skóry pozwala na po prostu dodanie tego, co zostało nam zabrane, czy to w wypadku, czy z jakichś innych powodów i nie pozostawia naszego ciała w żaden sposób okaleczonego w innych miejscach. Także myślę, że w przyszłości tego typu zabiegi, po pierwsze, skrócą się w czasie i będzie to można wykonać w ciągu kilku dni czy kilku godzin, a po drugie, no będziemy mogli to robić bez obaw jakichkolwiek powikłań. I
podsumowując już cały ten temat, chciałem zauważyć coś, o czym wspominał twórca właśnie technologii RepRap, ponieważ wracając jeszcze do tej technologii, chciałem powiedzieć, że on dąży do tego, żeby jego kolejne generacje tych drukarek RepRap w przyszłości już nie tylko elementy plastikowe powielały, ale całą tą drukarkę ze wszystkimi elementami. Także jeżeli tylko będziemy mieli jedną taką, to będziemy mogli się nią dzielić ze swoimi znajomymi, z rodziną czy z kimkolwiek, bez konieczności korzystania z jakichkolwiek usług, organizacji i tak dalej. I co za tym idzie? W przyszłości wydaje mi się, i to jest to, o czym mówi ten twórca technologii RepRap, to, na czym oparty jest obecny system, czyli na naszej potrzebie korzystania z usług i produktów dostarczanych przez różnego rodzaju firmy, korporacje, zawali się z tego prostego względu, że każdy z nas będzie mógł ściągnąć z internetu trójwymiarowy model tego, co nam jest potrzebne, czy to sztućca, talerza, roweru, samochodu, nie ma problemu, jakiejś części na przykład wyposażenia mieszkania i osobie zwyczajnie wydrukować dużo mniejszym kosztem bez tak naprawdę zatrudniania kogokolwiek z zewnątrz. A dołączając do tego elementy właśnie te z medycyny czy mody, to tworzy nam się zupełnie nowa wizja społeczeństwa, w którym jesteśmy zupełnie niezależni od czynników zewnętrznych i możemy zająć się zupełnie innymi rzeczami, na które do tej pory nie mieliśmy czasu. W przyszłych odcinkach już za tydzień opowiem Wam troszeczkę w szczegółach o tego typu technologiach. Tak jak mówiłem, chcę Wam opowiedzieć o technologii budowania domów metodą druku 3D, ale to już za tydzień. Na razie dziękuję za uwagę i zapraszam na dalszą część programu. Cześć.